11 czerwca 1918 roku w okręgu gliwicko-lublinieckim odbyły się uzupełniające wybory do Reichstagu. Nowym posłem z prawie dwukrotną przewagą został Wojciech Korfanty. Zyskał nawet poparcie Niemców, mimo że opowiadał się za oderwaniem od cesarstwa niemieckiego Śląska, Wielkopolski i części Pomorza. W październiku zażądał przyłączenia wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego oraz Górnego Śląska. Wiek nie mniej niż 18 lat. Należyte uzdolnienie, nieskazitelność obywatelska, moralność charakteru. 11 czerwca 1918 roku ogłoszono przepisy służbowe dla urzędników. Zostały dołączone do reskryptu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. Urzędnik musiał ściśle przestrzegać godzin pracy, a w razie wymogów służby przedłużyć czynności urzędowe poza godziny przepisane. Zanim oficjalnie powierzono Józefowi Hallerowi w lecie 1918 roku misję dowodzenia wszystkimi Polakami walczącymi poza ziemiami polskimi, zarówno na wschodzie, jak i w zachodniej Europie, generał odbył szereg spotkań. 12 maja przyjechał do Moskwy, gdzie rozmawiał z Józefem Lutosławskim i Zdzisławem Oplustilem z Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, która reprezentowała niepodległościowe siły prawicowe na terenie Rosji. Deklaracja wersalska nie rozwiązała sprawy polskiej. Nie złagodziła też tonu politycznych dyskusji. Stwierdzała, że utworzenie zjednoczonego i niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza jest jednym z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju w Europie. Wydana w okresie sukcesów militarnych Niemiec 13 czerwca 1918 roku nie została zaakceptowana przez rząd Jana Steczkowskiego. 17 czerwca 1918 roku w krakowskim dzienniku Czas pojawia się artykuł, w którym napisano, że jedynym interesem narodu polskiego jest trzymanie się bezwzględne Niemców. Tego dnia zakończył się też trwający prawie 3 tygodnie w Warszawie strajk dziennikarzy i zecerów. Gazety wreszcie pojawiły się w kioskach. W restauracjach ponownie pachnie kawą, słychać też szelest gazet, które kosztują więcej.